Cześć, tu Miedziany Sor. Witam Was w ostatnim przeglądzie zadań zamkniętych przed maturą. Przyjrzyjmy się takim zadaniom, które są w drugiej części arkusza maturalnego i takimi, które się znajdują gdzieś tam pod koniec. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam złapać jeszcze kilka dodatkowych punktów. I mamy pierwsze, bardzo standardowe zadanie. Podane są dwa punkty A i B i mamy wyznaczyć długość odcinka AB. Pamiętamy o tym, że odpowiedni wzór mamy we wzorach maturalnych CKE i wystarczy tylko podstawić liczby do wzoru i obliczyć. No to tak, podpisujemy sobie, że tu jest XA, tu jest YA, tu jest XB, tu jest YB. Czyli działamy, to się nam wszystko równa pod pierwiastkiem i mamy XB odjąć XA, czyli mamy 2, minus minus 2 do kwadratu, dodać YB, czyli minus 3, minus YA, czyli minus 1 i wszystko do kwadratu. Równa się. Tu mamy minus i minus obok siebie, jak stoją, to dają nam plus. 2 plus 2 to jest 4, 4 do kwadratu to jest 16. Tu z kolei mamy minus i minus, czyli plus, czyli będzie minus 3 dodać 1, czyli będzie minus 2. Minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli mamy 16 dodać 4, czyli równa się pierwiastek z 20. Zaznaczamy prawidłową odpowiedź. No oczywiście takiej odpowiedzi nie ma, bo na maturze praktycznie zawsze trzeba wyłączyć tu jeszcze czynnik przed znak pierwiastka. Czyli zapisujemy sobie, że pierwiastek z 20 to jest 4 razy 5, rozbijamy to na dwa oddzielne pierwiastki, czyli pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5, pierwiastek z 4 to jest 2, czyli 2 pierwiastki z 5 jest prawidłową odpowiedzią. No i mamy bardzo standardowe zadanie, warunek równoległości dwóch prostych. Mamy wyznaczyć dla jakiej wartości parametru m te dwie proste są równoległe. Pamiętamy o tym, że w tablicach matematycznych mamy warunek równoległości prostych, czyli jeżeli mamy postacie kierunkowe, to A1 musi się równać A2. Ale zobaczcie, tu mamy postać kierunkową, tu nie. Więc co trzeba zrobić? Trzeba to przekształcić na postać kierunkową. Czyli zapisujemy sobie, że z 3x odjąć 2y dodać 1 równa się 0. Wszystko, co nie ma y, ląduje na prawej stronie. Czyli mamy minus 2y równa się minus 3x odjąć 1. Dzielimy przez to, co stoi przy y, czyli dzielimy przez minus 2. I wychodzi nam, że y równa się 3 drugie x dodać 1 druga. No i zauważamy, tu mamy A1. Czyli A1 równa się 5m odjąć 1, a A2 to jest to, co stoi przy x, czyli 3 drugie. Warunek równoległości mówi o tym, że współczynniki kierunkowe muszą być takie same, czyli zapisujemy 5m odjąć 1 równa się 3 drugie. Jedneczka na drugą stronę, czyli mamy 5m równa się 3 drugie dodać 1, czyli 5m równa się 1 i 3 drugie. Tutaj sobie włączamy całości, czyli mamy 5m równa się 5 drugich, dzielimy obustronnie przez 5 i wychodzi nam, że m równa się 5 drugich. Dzielenie mnożenie przez odwrotność, czyli razy 1 piąta, to się nam skraca i wychodzi 1 druga. I to była prawidłowa odpowiedź. No ale oczywiście takiej odpowiedzi nie ma, musimy wiedzieć, że 1 druga to jest w ułamku dziesiętnym 5 dziesiątych. No i mamy teraz zadanie, gdzie musimy znaleźć warunek prostopadłości prostych. Mamy sprawdzić, jaki współczynnik kierunkowy będzie miała prosta, prostopadła do tej prostej. Przede wszystkim widzimy tutaj postać ogólną, więc musimy ją zamienić na postać kierunkową. Czyli wszystko, co nie ma y na prawo, czyli mamy 3y równa się minus 2x dodać 5. Dzielimy obustronnie przez 3 i mamy wtedy y równa się minus 2 trzecie x dodać 5 trzecich. Korzystamy z warunku prostopadłości, czyli że A1 razy A2 równa się minus 1, to w naszym przypadku będziemy mieli minus 2 trzecie razy A2 równa się minus 1. Dzielimy obustronnie przez minus 2 trzecie i mamy wtedy, że A2 równa się minus 1 razy minus 3 drugie, czyli A2 równa się 3 drugie, bo tu będzie minus i minus, czyli wynik będzie dodatni. I to była prawidłowa odpowiedź. No i mamy takie zadanko z ciągu arytmetycznego. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego równa się 100. No i mamy teraz proste, takie fajne zadanko z ciągu arytmetycznego. Dana jest suma 20 wyrazów ciągu arytmetycznego równa 100, czyli zapiszmy sobie, że S20 równa się 100. Oraz jest podany pierwszy wyraz tego ciągu, czyli że A1 równa się minus 40. I mamy obliczyć 20 wyraz tego ciągu. Jak to się robi? Oczywiście korzystamy ze wzorów naturalnych, czyli mamy, że Sn równa się A1 dodać An przez 2 razy n. W miejsce Sn wstawiamy sobie stówkę, równa się A1, w miejsce A1 oczywiście już nie A1, tylko minus 40, dodać nie An, tylko A20,
przez 2 i razy n, czyli razy 20, bo było 20 wyrazów ciągu. Bo liczyliśmy sumę 20 wyrazów. Teraz to nam się skraca z 1 i 10. Pamiętamy o tym, że tu traktujemy to jako nawias, czyli będzie 100 równa się minus 40 dodać A20 razy 10. Wymnażamy wszystko, czyli mamy 100 równa się minus 400 dodać 10A20. Przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy 500 równa się 10A20 dzielimy przez 50 równa się. Mamy podany w zadaniu pewien ciąg geometryczny i wiemy, że jego wszystkie wyrazy są dodatnie oraz iloczyn pierwszych trzech wyrazów, czyli A1 razy A2 razy A3 wynosi 8/27. I mamy określić, ile wynosi drugi wyraz tego ciągu geometrycznego. Będziemy potrzebowali wzoru na nty wyraz ciągu geometrycznego, który oczywiście jest we wzorach maturalnych. Czyli zapisujemy sobie, że AN równa się A1 razy Q do potęgi N odjąć 1. No to w takim układzie możemy zapisać, że A1 to jest A1, A2 to jest A1 razy Q, a A3 z kolei to jest A1 razy Q do potęgi drugiej. No to zapisujemy. Mamy w takim układzie A1 razy A1 razy Q razy A1 razy Q do potęgi drugiej. Równa się 8/27. A1, A1, A1 to będzie A1 do potęgi trzeciej. Q razy Q do kwadratu to będzie Q do potęgi trzeciej równa się 8/27. To teraz możemy sobie zapisać, że mamy A1 razy Q do potęgi trzeciej równa się 8/27, czyli A1 razy Q równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 8/27, czyli A1 razy Q równa się 2/3. I oczywiście to jest nasz drugi wyraz ciągu geometrycznego. I mamy takie szybkie zadanie. Podany jest trójkąt prostokątny, gdzie jeden z przyprostokątnych ma 5, a przeciwprostokątna ma 13 i mamy obliczyć sinus, ale większego kąta. Przede wszystkim musimy sobie obliczyć B. B obliczamy oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, czyli zapisujemy B do kwadratu, dodać 5 do kwadratu równa się 13 do kwadratu. Dalej mamy 5 do kwadratu, 25 na drugą stronę, czyli będziemy mieli 169 odjąć 25, czyli będzie B do kwadratu równa się 144, czyli B równałoby się 12 lub B równało się minus 12. Oczywiście wynik ujemny w tym przypadku odrzucamy. I teraz tak, tu jest 12. I teraz, gdzie będzie większy kąt? Większy kąt będzie tu czy tu? Większy kąt będzie naprzeciwko dłuższego boku. Tutaj będzie kąt alfa. I o ten kąt alfa pytają, żebyście czasem nie zapisali tutaj tego i nie policzyli, że to jest sinus, czyli 5/13. Nie. Sinus, o który nas pytają, to jest oczywiście 12/13, bo przypominam, że sinus to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. W naszym przypadku 12/13 i zadanie jest policzone. I mamy teraz zadanie, gdzie podany jest rąb. Przypominam, że rąb ma wszystkie boki tej samej długości oraz dwie pary boków równoległych, gdzie kąt ostry wynosi 45 stopni. Ponadto wiemy, że wysokość tego rąbu, czyli tutaj, wynosi 6. I mamy policzyć pole tego rąbu. Jak to zrobimy? No w bardzo prosty sposób. Musimy się dowiedzieć, ile mają te boki tutaj. A jak to zrobimy? Jeszcze w prostszy sposób. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli tu jest 45 stopni, to tu jest 45 stopni i tu jest kąt prosty. Czyli jak tu jest 6, to również tu jest 6. A to jest nic innego jak połowa kwadratu, a wzór na przekątną kwadratu, która jest tutaj, to jest a pierwiastka z 2. Czyli ten odcinek tutaj ma 6 pierwiastków z 2. No i mamy obliczyć pole, a pole to jest oczywiście 6 razy 6 pierwiastków z 2, czyli 36 pierwiastka z 2. I mamy prościutkie zadanko zrobione. No i mamy teraz takie zadanie, że podany jest rąb, gdzie jego bok ma 6 pierwiastków z 3, czyli 6 pierwiastków z 3 i 6 pierwiastków z 3 oraz kąt rozwarty ma 150 stopni i mamy policzyć pole tego rąbu. Oczywiście, jeżeli tu jest 150 stopni, no to tu musi być 30 stopni. I korzystając ze wzoru, który mamy we wzorach maturalnych, możemy zapisać, że pole równa się a kwadrat razy sinus alfa, czyli w tym przypadku będzie 30 stopni, czyli w naszym przypadku mamy 6 pierwiastków z 3 do kwadratu razy sinus 30 stopni, a sinus 30 stopni to jest 1/2, odczytujemy z tablic maturalnych i to się równa wtedy 6 do kwadratu 36 razy
3 razy 1, druga, tu nam się elegancko skraca, jest 1 i 18, 18 razy 3, 54 i to jest prawidłowa odpowiedź. No i mamy teraz takie zadanie, że podany jest okrąg, są podane 4 punkty A, B, C, D, ponadto S jest środkiem tego okręgu, a odcinek AC jest średnicą tego okręgu i mamy wyznaczyć tutaj ten kąt BAC, ACB, czyli ten kąt tutaj. Pierwsza rzecz, zauważamy tutaj kąt i tutaj kąt i on jest oparty na tym łuku w tym miejscu. Z kolei mamy tu jeszcze taki kąt wpisany i on jest również oparty na tym samym łuku co tutaj. Czyli skoro tu było 36 stopni, to tu również będzie 36 stopni. I teraz następna rzecz. Tu mamy średnicę okręgu. Jeżeli kąt wpisany jest oparty na średnicę okręgu, to w tym miejscu mamy kąt prosty, czyli tu będzie 90 stopni. To w takim przypadku nasz szukany kąt to jest po prostu 180 stopni, odjąć 90 stopni, odjąć 36 stopni, czyli 90 stopni, odjąć 36 stopni, czyli mamy 54 stopnie. I to była prawidłowa odpowiedź. No i teraz zadanko z kombinatoryki. Mamy kod, który składa się z 4 cyfr. Wiemy, że są przynajmniej 2 zera. Tak, 2 zera są. Oraz wiemy, że pozostałe dwie liczby są losowane z wśród cyfr 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz co zrobić? Oczywiście na rozszerzeniu już by niektórzy mówili o kombinację, ale jesteśmy na podstawie. Czyli tak, pierwsza sprawa, ustawiamy sobie zera. Zero mogło być tutaj i tutaj, zgadza się? Później zero gdzie by mogło stać? Tutaj i tutaj. Później zero gdzie by mogło stać? Tutaj i tutaj. Dobra, teraz tak, gdzie by mogło zero stać? Teraz by mogło stać tutaj i tutaj. Po czym 0 mogłoby stać jeszcze tutaj i tutaj oraz 0 mogłoby stać tutaj i tutaj. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 możliwości na ustawienie 0. I teraz tak, tutaj losujemy jedną cyfrę z 5, czyli jest 5 możliwości. Jak już wylosujemy sobie jedną cyfrę z 5, to możliwości zostanie 4. Czyli tu mamy 5 razy 4, czyli jest 20 możliwości. No i to samo byłoby tutaj, czyli byśmy mieli 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli wszystkich możliwości byłoby 20 razy 6, czyli 120 i zadanko mamy policzone. No i bardzo częste zadanie z kulami. W urnie było 9 kul, z czego 3 były białe. Czyli zapisujemy 3 białe, skoro były 3 białe, no to było 6 czarnych. Teraz co zrobiono? Dołożono do urny 4 kule białe, czyli teraz kul będzie 9 plus 4, czyli 13. Białych będzie ile? 3 plus 4, czyli 7, a czarne zostają nam bez zmian i pytają nas, jakie jest teraz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. No oczywiście to prawdopodobieństwo wynosi 7 trzynastych, bo wszystkich kul jest 13, a białych jest 7 i zadanie jest policzone. No i teraz mamy jedno z najbardziej standardowych zadań ze statystyki. Mamy jakiś zestaw liczb, wiemy, że ich średnia arytmetyczna wynosi x przez 2 i co musimy zrobić? Musimy znaleźć medianę. Do mediany sobie za chwilkę wrócimy. Czyli tak, skoro to jest średnia arytmetyczna tych liczb, no to zacznijmy od ułożenia odpowiedniego równania. Czyli tutaj mamy 31, dodać 16, dodać 25, dodać 29, dodać 27, dodać x przez liczbę elementów, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 przez 6 równa się x przez 2. Czyli mamy 128 dodać x przez 6 równa się x przez 2. Mnożymy obustronnie przez 6, żeby się pozbyć tej szóstki, czyli mamy 128 dodać x równa się, tu uwaga, dwójka z szóstką się skróci, czyli będzie 3x. X teraz przerzucamy na drugą stronę, czyli będziemy mieli 128 równa się 2x, dzielimy obustronnie przez 2 i wychodzi nam, że x równa się 64. I żeby obliczyć medianę, musimy teraz posegregować sobie te liczby od najmniejszej do największej. Czyli piszemy, że mamy 16, 25, 27, 29, 31 i 64. Żeby obliczyć medianę, bierzemy te dwie w środku, bo jak jest parzysta liczba elementów, to by to jest średnia arytmetyczna dwóch środkowych. Czyli mediana równa się 27 plus 29 przez 2, czyli mamy 56 przez 2 równa się 28. I zadanie mamy policzone. No i mamy teraz podane zadanie kąt alfa, który jest kątem ostrym. Wiemy, że tangens tej alfy wynosi 12 piątych. I mamy obliczyć albo sinus, albo kosinus tego kąta. I teraz tak, jak to zrobić najprościej? Oczywiście szkicujemy sobie trójkąt, oznaczamy sobie kąt alfa. Skoro tangens alfa jest 12 piątych, to 12 będzie w tym miejscu, a 5 będzie w tym miejscu. Oczywiście mamy to ze wzorach maturalnych CKE.
Zaznaczamy sobie, że tu jest C. Stwierdzenia Pitagorasa obliczamy C, czyli mamy 5 do kwadratu, dodać 12 do kwadratu równa się C do kwadratu, czyli 25 plus 144 równa się C kwadrat, czyli 169 równa się C kwadrat, czyli C równa się pierwiastek ze 169, czyli C równa się 13. No lub minus 13, ale oczywiście wynik ujemny odrzucamy. I mamy obliczyć sinus tego kąta, czyli sinus alfy. I teraz tak, jeżeli C się równało 13, to sinus jest to stosunek długości przy prostokątnej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej, czyli w naszym przypadku 12 trzynastych. I mamy dodatkowy punkt w ordynaturze. Bardzo częste zadanie, gdzie mamy policzyć kosinus bądź sinus kąta rozwartego. Z czego korzystamy? Korzystamy ze wzorów redukcyjnych. W tablicach matematycznych mamy coś takiego, że sinus 180 stopni odjąć alfa, to jest sinus alfa, a z kolei kosinus 180 stopni odjąć alfa, to jest minus kosinus alfa. Gotowy wzór. 180 stopni minus alfa, czyli 120 stopni zapisujemy sobie, że to jest kosinus 180 stopni odjąć 60 stopni, no bo 180 stopni odjąć 60 stopni to jest 120 stopni. To się równa minus kosinus 60 stopni. A minus kosinus 60 stopni to jest ile? No to jest oczywiście ile? Minus 1 druga, bo kosinus 60 stopni to jest 1 druga, a minus jeszcze to będzie minus 1 druga i zadanie mamy zrobione. No i to był mu taki szybciutki przeglądzik zadań maturalnych za jeden punkcik, które mogą się pojawić tam w dalszej części arkusza. Troszkę ciągów, troszeczkę geometrii analitycznej, trochę planimet, taki jak zauważyliście, taki miszmasz. Jest to ostatni materiał, który ląduje przed maturą 2022 podstawową z matematyki w tym roku. Dlatego przede wszystkim chcę Wam życzyć z danej matury i jak najwyższego wyniku. Trzymam za Was kciuki. Standardowo, jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnijcie rozsyłać go gdzie się da. No to cóż, do zobaczenia i cześć!